Dzień dobry. Dzisiaj bardzo zapraszamy na super odcinek Idealnej Kultury. Dzisiaj to będzie odcinek bardzo jeden z ciekawszych odcinków. A możemy się przedstawić? To będzie jeden z ciekawszych odcinków Kulturek. W tym odcinku będziemy mówić Maja, Ola i Mama. Czyli? To Maja nam nie da dość głosu. Czyli to będą Kulturki. A czy Maja da nam się odezwać? Jak myślicie? Kulturki. No, może w końcu się przedstawimy. Hej. Cześć. Maja nam powie cześć? Maja już nam powiedziała cześć. Maja zajada teraz sernik, bo mama upiekła bardzo dobry sernik. Nie zajada, bo Maja nie smakuje. Ja zjadłam dwa kawałki. No dobrze, mamo. Ale baba zrobiła bardzo dobry sernik z marinami. I jest bardzo dobry. A ja teraz jem sernik i piję czekoladę. Ola ma dobry deserek. Maja nie bardzo. Ale może Maji trochę się poprawi humor, jak zaczniemy opowiadać o książce, bo książka jest bardzo śmieszna. Nie. A co to za książka? Dynastia Miziołków. Joanny Olech? Joanny Olech. Dynastia Miziołków. Długo się przymierzaliśmy do tej książki, ale jak już się do niej przymierzyliśmy, to stała się hitem. Jednego dnia. Stała się hitem, a zainspirowało nas pojawienie się drugiej części, bo bardzo długo trzeba było czekać na drugą część, chyba paręnaście lat. Nie, jakby myśmy chcieli, my zaczęliśmy chcieć to wysłuchać, bo myśmy to słuchali najpierw w samochodzie, jak jechaliśmy, jak zauważyliśmy drugą część i wtedy zaczęliśmy pierwszą część. Dokładnie, żeby zacząć od początku. I teraz też zaczniemy od początku. Co to za dynastia Miziołków? Jest taki chłopak, nigdy nie powiedzieli, jak on się nazywa, ale jego rodzina nazywała go Miziołkiem. I on ma taką rodzinę, mamę, nazywaną Mamiszonem, tatę, nazywanego Papiszonem, i dwie młodsze siostry, jedną taką pięcioletnią Kaszydło i drugą taką bardzo małą, ja ona to miałam rok może, Mały Potwór. To też jest siostra czy brat? Siostra. Tak? Siostra Mały Potwór. Siostra nazywana Mały Potwór. A Kaszydło to chyba... Kasia, nie? Kasia, tak. Tak? Mhm. Czy po prostu Kaszydło od Kaszy? Nie, Kasia. Okej, okay, dobra, niech będzie Kasia. No to dobra, jest rodzinka. No i o co w tej książce chodzi? No, że on pisze pamiętnik taki jakby, no nie wiem, dziennik, pamiętnik i opisuje codziennie dzień. Każdy dzień opisuje? No tak, opisuje jakieś tam przygody, nie wiem, wakacje, szkołę, testy, w ogóle po prostu życie. Życie? Tak. Życie. No i to opowiedzcie chociaż trochę, jakie sytuacje opisywał, jakieś przykładowe. No, że na przykład, musiał się zająć tym kaszydłem i tym małym potworem i... A co, że się opiekował nimi? Tak, że musiał się nimi raz zająć i mu wszystko pobazgrało i popsuły. Jak to młodsze siostry, młodsze rodzeństwo. Tak, i w ogóle to jest taka bardzo śmieszna książka. Bardzo śmieszne. Zabawne, no. Ma śmieszne momenty. Ja też słuchałam. Też mnie rozśmieszała. Ale muszę przyznać, że niektóre rzeczy trzeba było dziewczynom tłumaczyć. Bo książka już nie jest taka współczesna. Tylko z wcześniejszych trochę lat. I niektóre słownictwo, niektóre rzeczy trzeba było dziewczynom mocno tłumaczyć. A Maja właśnie zjada swoją bluzę. I ja właśnie próbuję ją powstrzymać. Maja, nie zjadaj bluzy. Maja chyba nie dostała sernika. Znaczy dostała sernik, ale nie smakował, więc teraz je swoją bluzę. Maja, przestań jeść swoją bluzę. Maja. Bo jutro mi do szkoły ubierzesz taką... Brudną. I pogryzioną. Rozciębcianą. Maja, halo, tutaj są widzowie nasi. Słuchacze słyszą jakieś bluzy, więc uważaj.
Halo. No dobrze. Halo. Mnie tu nie ma w tym odcinku. Słyszałaś, Ola? Dlaczego? Nie ma. Dlaczego cię nie ma, Maju? Bo nie ma mnie. Maja zniknęła. Maja zniknęła. No dobrze, to Ola, opowiedz swoją ulubioną przygodę. Czy przygodę, czy sytuację opisaną w Miziołkach? Taką najśmieszniejszą według ciebie. Że ten mamiszon, jakby on jakby chciał fajnie gotować, ale on katastrofalnie gotował i on chciał napisać książkę kucharską. Naprawdę? Tak. I papież mam powiedział, że to będzie książka Pichce i Knoce. Jak? Pichce i Knoce. Pichce i Knoce. I co napisała? Ten mamiszon napisała tą książkę kucharską? Tak się starała, ale... Nie wychodziło jej? Nie. Nie za dobrze gotowała. I wtedy oni jakby byli wszyscy bardzo źli, bo musieli się żywić zupami w proszku. A czym się to... Nie, to było kiedy indziej, kiedy ona chciała napisać, kiedy ona chciała coś zarobić i zaczęła pisać baśń, która miała być smutna. No tak, ale jakby ona najpierw chciała napisać książkę kucharską, a potem pisała chciała, to. Nie... A ten miziołek sobie chciał raz w jeden dzień zrobić zupę. A, i potem opowiem jeszcze jedną historię. To ile on miał lat, że sam sobie zupę gotował? Ile on miał lat? Nie. Ale nie, po prostu on sobie sam chciał zrobić zupę z proszku. Ale on jakby... Mamo. I on tak zobaczył instrukcję. Chyba wsypać, pomieszać, przesitkować. Czy jak to powiedzieć? Przecedzić. Przecedzić. Tak. I on wsypał, pomieszał, przecedził. I został mu pusty ten, bo wszystko wziął do zlewu. A druga śmieszna rzecz, która też była, że właśnie ci znowu on się opowiekował rodzeństwem, ta już kaszydło zasnęło, ale mały potwór. On sobie wziął taką książeczkę, jak uśpić takiego bobasa. Książeczkę. Maj! Ten o wychowywaniu dzieci. No właśnie tak, jak A nie bobasa. Jak uśpić potwora. To ja powiedziałam, jak uśpić potwora. Znaczy jak uśpić bobasa. No tak. No. I on wziął tą książeczkę, przeczytał. Bo ten potwór życzał. Powiedzieć dobranoc, zgasić światło, wyjść. Zgasiłem światło, wyszłem. Nie, potwór ryczy. Wyszedłem. Potwór ryczy. Przetestował na potworze wszystkie możliwe metody w książeczce, ale ten potwór wcale nie chciał zasnąć. I więc on oglądał horror i on oglądał z potworem horror. I potem było potwór potem był bardzo bardzo mu się podoba, bardzo jakby był taki, dobra, nie umiem się wysłowić. Ale jaki był, no? No, że jakby mu się podobało i on się tego w ogóle nie bał. Aha. Ja tak trochę gorzej. No i poszedł ten potwór spać, czy nie? Nie. Też miałam taką książkę, jak byłyście małe, taki, się nazywała Bobas, instrukcja obsługi. Wiem. Tak. Wiem, która to. I tam też były takie rzeczy, jak uśpić Bobasa. Powiedz dobranoc, zgaś światło i wyjść. Ja na to reagowałam, czy nie? Ty nie. A Maja? Maja spała, szybko zasypiała. Ale ty co tak nie bardzo. A co wy umiecie ugotować? Ja umiem budynie, jajecznicę i kawę. I herbatę oczywiście. A Maja chyba więcej kawę, trochę. Herbatę, sernik, jajecznicę, jakieś ciasto, umiem ciasteczka, umiem babeczki, umiem jajecznicę, umiem parówki, jajecznicę, babeczki, ciasteczka, sernik, umiem, co jeszcze umiem? Tak, Maja dużo pomaga w kuchni. Jeszcze... Budyń też robi. Budyń też umiem. Kakałko. Kakao też umiem. Kawę też umiem. Tak, kawę taką umiem. W kafetierze umiem. Tak. Potrafi. I jeszcze co ja umiem? Jeszcze. Nie, no sporo rzeczy umiesz. Jedna to była taka historia, że
ona, że ona jakby... Kto ona? Znaczy on został i też musiał opowiadać się, jakby opiekować się tymi dziećmi i jakby, jak to powiedzieć... I one sobie weszły do łazienki, zaczęły się malować i one... tylko one były niegrzeczne i on ich zamknął w łazience i przyszła do nich ciocia i powiedziała, że źle ten. A one w tym czasie pomalowały siebie szminką, wszystko, pomalowały sobie tutaj oczy szminką, tutaj lakierem do ust. Znaczy do... Usta? Nie, usta do... Lakierem do tego, do paznokci. Tusze. Lakierem do paznokci? Nie, potem malowały sobie paznokcie, tuszem sobie tutaj robiły, ten na uszach sobie pomalowały szminką i w ogóle perfumami popryskały. No i wtedy... To tam niezły Saigon był. No, jakby, no i wtedy, jak to powiedzieć... I jak to powiedzieć, no jakby potem ta ciocia zobaczyła je i ona powiedziała, że ma rację, że ona prawie w tym szalole. I potem, i on miał też kolegów, bo Ola ich nie przedstawiła. Fifę Kuczmierowskiego, chyba... dlaczego Fifa? Nie wiem. Fifę Klaksona. Klaksona, przerośniętego Mikusia, piromana. Ciekawe, powiem wam, ksywki. FIFA, i oni, oni raz... Piroman. On miał miziołek. Wiecie, kto jest piroman? Nie. Jest taki, co lubi ogień, że lubi podpalać. Właśnie on lubił fajerwerki, on tam przystrzelał. Co, pytanie, i oni teraz tak. I on raz pojechali na taki ten, na taki obóz. I tam było... No. Jakby oni tam wyjechali z taką marchewką. A to na wakacje, tak, czy? To było na wakacjach. Też bym chciała to powiedzieć. Oni tam nastraszyli dziewczyny. No. I co, przestraszyły się te dziewczyny? No, bardzo. A była też taka jedna. Miziołek, co miziołek mówił? Miziołek... I właśnie on miał pałę z czegoś i zaczęli go wychowywać. Wychowywać i wykopać. Rodzice? No rodzice jakby tak nie, tylko tak uczyć różnych rzeczy. I oni grali razem w Skrable i nie zwracając w ogóle na uwagi z tatą na u i wtedy tata... Na ortografię? Tak. No i wtedy mama zabrała planszę i on się... I tata wyszedł z nim na spacer i zapytał się, co? Znaczy on poszedł z nim na frytki, a w ogóle już czego to był test? Z czegoś tam klimatycznych. Chyba z tych... Stref klimatycznych. Czasowych. Nie, klimatycznych. Dobrze, nieważne, czasowych czy klimatycznych. Stref klimatycznych. Ten papież on powiedział, ja też nie lubiłem stref klimatycznych. I poszli razem na frytki i tata ten kupił im kole czy coś. Tak w nagrodę? Tak. To nieładnie, co? Aha, i raz tam i potem mama zabrała i z pośpiechu, raz tak też było, że z pośpiechu papiuszon dał mu karę, a za to w sumie dał mu karę, no nie wiem czy to było w tej historii, ale w podobnej, powiedział, daję ci karę i zero dobranocek. On miał 12 lat. Już chyba nie oglądał Dobranocy, co? Tak. No i on jeszcze było... Jeszcze taka mi się jedna podobała. Ale dlaczego myślicie, ten tato tak nie ogarniał? No bo był taki pośpieszony jakby. On musiał się śpieszyć. I jeszcze była taka jedna. Jak to... i on coś tam... A co papiszon robił w życiu? Papiszon pracował jako taki informatyk trochę. Informatykiem był? Był takim... I on pracował na komputerze. A dużo pracował? Tak. Już mam, no. Co chcę opowiedzieć. Że raz oni, te dziewczyny ponaklejały tacie na monitor tego. O, właśnie, tata miał norę, papiszon miał norę taką, gdzie nikt nie mógł wchodzić. I właśnie one tam weszły i ponaklejały, tak, ponaklejały mu na komputer. Jakby tutaj, no, tutaj, na szybę, najwięcej, naklejki.
Normalnie, no i tata tak był zły. Zulu chyba, co? Wkurzony. No. Ja to nawet nie chcę Mai pozwolić, żeby mi naklejki na drugą stronę laptopa nakleiła. Dlaczego? Bo się obawiam, jak to wyjdzie. Takie mam obawy, a tu dziewczyny narobiły bigosy, co? Nakleiły na ekran. Mhm. To niezłe były agentki. Ten tato chyba dużo pracował, prawda? Mhm. A mama była w domu, tak? A jak na jakimś urlopie wychowawczym. W sensie... No. A jak był chory, papieżon to chodził w czapce i w ogóle. Wszyscy musieli być od niego z daleka. A mocno chorował? No, bardzo rzadko. A macie jakieś takie podobne historie od nas z domu? Nie. Czy u nas z domu całkiem jest inaczej? Jest całkiem inaczej. To... Nie sądzę, żeby było całkiem inaczej. Ale może jest trochę lepiej gotuje od mami Szona? Maja się zastanawia mocno, czy mama lepiej gotuje od mami Szona. Mamo, dobra. Wracamy do ty! A jakieś podobieństwa? Tak. No to co było podobnego? Miziołek był okropny i Ola jest niemiła też jak miziołek. No w ogóle nie. Czyli co, Ola jest miziołkiem, a ty jesteś starsi. Kaszydłem? No. Aha. Mały potwór robił różne durnoty, na przykład wepnął sobie groszek do nosa i Maja też tak robi. Nieprawda. Ale Maja nie wepnia groszka do nosa. No ale robi różne inne głupoty. Ani do ucha. No właśnie my jesteśmy taką... Tak wyjątkowo nic nam się takiego nie zdarzyło. Ani żadnych połkniętych monet jeszcze nie było, ani... Jeszcze! Groszka, ani klocka we wnosie. A mi się kiedyś wydawało, że połknęłam klocek Lego. No Marta, może nie wiem, bo ty je ciągle gryziesz. Nawet dzisiaj gryzłeś motor, pamiętacie? Nieprawda, nie gryzłam motor. Ja ostatnio puknęłam jeden zameczek ortodontyczny, bo mi odpadł i akurat zęba, który nie był w łuku i odpadł i go puknęłam. Niestety. Nie. Tak się zdarzyło. Musiałeś zapłacić. A pamiętacie, jak Soker połknął igłę? Nie. No to była taka historia straszna. Soker połknął igłę. Jeszcze Soker mieszkał u babci. Wtedy. I was jeszcze chyba nie było na świecie. A, to może dlatego nie pamiętacie. Kapustę jadł. Tak. I właśnie połknął igłę i babcia zadzwoniła do mnie i zaczęła płakać, że Soker połknął taką wielką igłę, taką naprawdę byczą, taką dużą, taką do szycia wełny. Babcia tam jakiś robiła sweter czy coś i zszywała ten i ta igła tam leżała. I Soker podbiegł i tą igłę połknął. No i trzeba było go zawieźć na rentgen i zobaczyć, gdzie ta igła utknęła i było widać, jak ma tam w tych jelitkach swoich, czy w żołądku, nie wiem, gdzie ona była, w jelitkach chyba już wtedy, taka duża igła. No i jakby się nie wyszła z kubką, to trzeba było mu robić operację. No ale najpierw postanowił weterynarz, że spróbuję, żeby to z kubką wyszło. No i Soker musiał jeść kiszoną kapustę, która miała się tak jakby zawinąć na tą igłę i ją przepchnąć aż do kubki. A co się stało z tą igłą? No nic, trzeba było sprawdzać każdą kubkę, czy ta igła wyszła, czy nie. I w końcu wyszła z kubką. Ale już jej nie używamy. Już jej nie używamy. Myślałam, że Maja chciała sobie taką na pamiątkę. Nie, ale właśnie igła, połknięta igła była. Po? Także dzieci nic nie połknęły takiego, nie włożyły sobie nic do nosa, ani do ucha, ani nigdzie. A ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną historię. To opowiadaj. Że ten miziołek właśnie zaczął się rozdział tak, że on powiedział, że wow, że mam 39 stopni Celsjusza. I to bez oszukiwania, czyli bez namaczenia termometrów w gorącej wodzie. A wy już kiedyś tak oszukiwałyście? Teraz się nie da, co? Bo teraz jest termometr taki bezdotykowy, elektroniczny i w ogóle nie ma jak. Ale ja jak byłam mała... To ty mogłaś tak. Ale sobie... mamy taki termometr. No tak. Mamy gdzieś taki rtęciowy tak zwany. A, to typu. Mogę zacząć sprawdzić? Bo... A będziesz mogła mi sprawdzić temperaturę takim zasiowym? Ale to trzeba trzymać pod pachą, a jakbyśmy mali, to jeszcze się wkładało w pupę taki termometr, bo w pupie najlepiej się mierzyło, najszybciej. Tak, takim dzieci się w pupkę wkładało, taki termometr rtęciowy. Co? Rodzice. Nie, rodzice pod pachę i te starsze dzieci pod pachą trzymały i się tam mierzyło tą temperaturę. A do czego? A ty musiałeś pod pupę? Nie pamiętam, chyba nie.
Nie pamiętam, Myszko. Ale właśnie ten rtęciowy termometr, to ja pamiętam, że dużo dzieci tak oszukiwało, żeby nie przyjść do szkoły. To na przykład przykładali do żarówki, żeby się nabiła temperatura wysoka i żeby nie pójść do szkoły, bo przecież mają gorączkę. Żeby taki jeden patent na gorączkę, ale on też był straszny, to później przyszedł, to było jedzenie surowych ziemniaków. Bo po surowych ziemniakach podobno ma się gorączkę. Ale ja tego nigdy nie przetestowałam, bo po prostu nie jestem w stanie przełknąć surowego ziemniaka. A inni to robili? No nie wiem, no może i tak. Idealny patent. Spróbuję. Spróbujesz. No dziewczyny tak rzadko dosyć chorują, a w zasadzie w tym roku szkolnym chyba jeszcze ani razu nie zachorowały. I nie opuściły na razie żadnego dnia w szkole. Może jutro się chyba uda. Zjem parę surowych ziemniaków. Tak, Ola, dzisiaj musimy zjeść szybko kilka surowych, żeby jutro nie iść. Tak. Ale my to właśnie bardzo się z statusem, papiszonem się cieszymy, że dziewczyny nie chorują, no bo pracujemy teraz z domu i nie ukrywamy, byłoby trochę ciężko. Ale nie tylko ferie się zbliżają, o to będzie ciężki czas na pewno. Ale pojedziemy do babci na ferie. Dobrze, a dziewczyny, i jeszcze żadnych podobieństw nie widzicie, a ja się chciałam was zapytać... A ty jesteś Edyta. A czy jakbyście pisały pamiętnik, to też miałybyście tam w tym pamiętniku takie ciekawe historyjki? No, ale wam kiedyś powiem, jakie kiedyś... A jakbyście pisały taki pamiętnik codziennie, to jakieś historie ze szkoły, tak, z domu byłyby? Ja bym napisała, że Olej Stanisława. Ja piszę raz na tydzień. Tak? No, taki tygodnik. Tygodnik swój? Fajnie. Ja a ty, Mania? Codziennie, ale teraz będę... Co tydzień? Co nie chce wam się codziennie pisać? Nudny jest. Nudne? No i też nic się ciekawego nie dzieje. Albo nie zauważasz tych ciekawych rzeczy. A może zwykle? Wiecie, bo jak Maja przychodzi ze szkoły, to opowiada równo. To by starczyło na cały zeszyt. Takie tam dramy, telenowele się dzieją w szkole. Tak. Historie różne. Mamy. Telenowele. U Oli też się dużo dzieje. U mnie też są telenowele? Nie wiem, czy telenowele, ale dużo się dzieje. Podręcznik Oli od historii. Ale no to jest taka ciekawa historia. Są również takie śmieszne czasami historie. Nie śmieszne. Na przykład? No ja tak nie pamiętam właśnie, ale gdybyście zapisywały, to może bym zapamiętała. Może... No. Mi się tak trochę skojarzyło to te ziołki z Hej Jędrek, nie? Tylko, że Jędrek tak bardziej... też tam była. Siostra, której nie lubił, tylko starsza tam była, a ty jest młodsza. Właśnie, ja powinnam być chłopcem, dlatego, że wszyscy młodsi, starsi bracia mają starsze siostry, a starsze siostry są okropne. Jędrek to potwierdzi, ja to potwierdzam. W ogóle wszyscy to potwierdzą. W ogóle wszyscy młodsi bracia to potwierdzą. Jesteś pewna? Tak. Wujek Michał, ja też miałam młodszego brata, żeby nie było. To ciekawe, czy wujek Michał to potwierdzi. Ja do niego zadzwonię i się zapytam. Na pewno ukrywa. Mamo, na pewno nie będzie się chciał przyznać. No. I jeszcze możemy drugiego wujka zapytać, bo tato też ma starszego brata. Nie starszego, ale działa tylko jak jest młodsza siostra i starsza siostra lub młodszy brat i starsza siostra. No tak, ale tylko tato ma starszego brata. Mamo, no, my jesteśmy starsze siostry. Bo bracia dla siebie są milsi niż dla siostry. A Ola jest dla mnie taka niemiła, jakby miała była zwykle... Cyborg jesteś zwykle. Cyborg, złowrogi. No dobrze, ten odcinek stał się przydługi, ale komu polecacie tę książkę? Wszystkim, no mówię. Dzieciom od 5 lat do 6 lat. Takim małym? Tak. A ja mam Maja 10, prawie 11, to w zakres. Od 5 lat do 35 lat. Ale co, dorosłym też się spodoba, tak? Też. To mamie też już się nie może spodobać. Peruczką też. Bo ty już jesteś starsza niż mówi Maja. No ja wiem, ale mi się też podobała książka. Najbardziej jeszcze powiedz, co ci podobało w tej książce? No przecież opowiadałyśmy fajne historie, które nam się najbardziej podobały. Ale tak ogólnie, co wam się najbardziej podobało? Że miał fajne przygody. Mi się najbardziej podobało, że taka zabawna była ta książka. I że była w takich małych kawałkach podana. No tak. Takie małe, w takich małych częściach można im było czytać, słuchać i wszystko było takie... I chciałam powiedzieć, że takie małe kostki czekoladki. To można sobie dozować, jak małe przyjemności. No właśnie. Codziennie jedna. No właśnie. Codziennie jedna kosteczka.
albo nawet pół. No i widzisz, mamo! Pocieszymy was, bo jeszcze powiemy wam, że wrócimy do rodziny ziołków. Nie, jakby... No wrócimy. Bardzo dobrze. Ale tym razem oczami kaszydła będzie kolejna część. Czyli... Jak ona się nazywa? Ziołki wracają. Ziołki wracają. Czyli kaszydło rządzi. Ja czyli kaszydło rządzi, tak. Teraz już się z wami pożegnamy. Pa, pa. I będziemy wam życzyć udanego czytania. Wracamy. Dobra rozrywka. Pa. Dla rodziców fajne wspomnienia z dzieciństwa. Do usłyszenia następnym razem.